Trenerze, dzisiaj widzieliśmy dwie diametralnie różne połowy w wykonaniu Zagłębia. Pierwsza, za którą można chwalić zespół, dłuższe posiadanie piłki, bardzo dobra skuteczność w odbiorze, dwie strzelone bramki i druga, w której wkradła się nerwowość w obronie. Czym było to spowodowane według trenera? Zacznijmy od tego, że można to rozgraniczyć faktycznie na dwie połówki. Pierwszej, gdzie ta gra nasza wyglądała tak, jak sobie zakładaliśmy, czyli ten atak pozycyjny. Wszystko to wyglądało bardzo, bardzo przyzwoicie, wręcz bardzo dobrze. Kończone to było bardzo często uderzeniami do bramki. I tak na dobrą sprawę mogliśmy ten mecz zakończyć po tej pierwszej połowie. Dlaczego tak się stało w drugiej połowie? No, usprawiedliwienie może być tylko takie, że grali chłopcy, którzy gdzieś wracali po kontuzjach. Natomiast to nie ma się tutaj czym usprawiedliwiać. Dostajemy bramki po stałych fragmentach gry, dwie po rzutach karnych, jedną po rzucie wolnym. No trudno, jesteśmy w takim okresie, każdy z tych chłopaków pracuje na swoje konto i na pewno jakieś wnioski i konsekwencje będą wyciągnięte. W środę wybieracie się na zgrupowanie do Wałbrzycha. Macie już gotową kadrę na zgrupowanie? W tej chwili rozmawiamy na temat dwóch bądź trzech zawodników z akademii, z naszej akademii. Generalnie jedzie ta sama grupa osobowa, która dzisiaj prezentowała się w meczu kontrolnym. Do tego dochodzi jeszcze Jakub Ara, który narzeka na stłuczenie, oraz Bajdurek, który ma zapalenie ucha. Wiadomo, co z kontuzjowanym Konradem Budkiem? No, Konrad Budek jedzie dzisiaj do Warszawy, w poniedziałek będą decyzje odnośnie jego osoby.